Teraz mamy punkt 4.7. Uchwalenie projektu planu finansowo-rzeczowego wydatków na rok 2014. Jest to projekt uchwały zarządu dzielnicy. Proszę Państwa, jak co roku jesteśmy zobowiązani przedstawić projekt planu finansowo-rzeczowego wydatków na rok 2014. I taki projekt powstał. Jest on dołączony do uchwały i w tej sprawie opinię wydała komisja rewizyjna, w imieniu której kolega Jaworski zabierze głos. Bardzo proszę. Komisja rewizyjna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zarządu. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie tejże uchwały? Kolega Zaleński, bardzo proszę. Mam tylko pytanie dla przypomnienia. W zeszłym roku jaka to była kwota? Taka sama, 34 tysiące złotych. Ani więcej, ani mniej. Czy utrzymamy standard taki? Tyle mamy i tak proponujemy to podzielić. Czy ktoś chciałby zabrać jeszcze głos? Nie widzę, ja chcę tylko powiedzieć, nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę na punkt 12. To jest paragraf 45.20, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Co to jest, prawda? Tam jest 600 zł planowane. No jest to, proszę Państwa, po prostu wywóz śmieci. Tak to jest dla odwania, czyli dla MBO, czy tam, bo to MBO to gramy. Proszę Państwa, no i tyle, co bym miał jeszcze takie jako ciekawostkę do dodania. W związku z tym, że nikt nie zgłasza się do zabrania głosu, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Będę liczył, kto jest przeciw, kto się wstrzymał od głosu. Podjęliśmy uchwałę jednogłośnie.